Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna część pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Tak jak zapowiedziałem już w trzecich pytaniach i odpowiedziach, pod ostatnim postem, w którym prosiłem o pytania, było ich całkiem sporo, dlatego podzieliłem to sobie na kilka filmów. Dzisiaj kolejna część, wcale jeszcze nie ostatnia. Myślę, że na pewno będzie jeszcze jeden film, a być może nawet jeszcze dwa filmy z pytaniami spod tamtego posta. A więc przechodzimy do rzeczy. Pytanie pani Edyty Stanisławowskiej. Czy po zmianie słów konsekracji z za was i za wielu na za was i za wszystkich nie będzie już przeistoczenia? Jeśli nie będzie, to czy dotyczy to również ciała pańskiego? Nic nie wskazuje na to, jakoby naruszyło to ważność samego przeistoczenia, to znaczy zgodnie z nauką Kościoła samo przeistoczenie odbywa się tylko i wyłącznie za słowami to jest ciało moje, to jest krew moja. Te słowa w zupełności wystarczą, oczywiście w połączeniu z ważnymi święceniami kapłańskimi i intencją dokonania przeistoczenia. Natomiast te słowa, które są przed i po, nie są absolutnie konieczne do dokonania przeistoczenia. Pytanie użytkownika Paula Flor, jeśli dobrze to wymawiam. Swego czasu zachwycałam się świadectwami tradycyjnych Żydów nawróconych na chrześcijaństwo na profilach typu One for Israel. Są to bardzo piękne świadectwa, w których Żydzi przyznają, że Jezus prawdziwie jest Mesjaszem. Wydaje mi się jednak, że nie są to nawrócenia na katolicyzm. Jak odnosić się do takich chrześcijańskich nawróceń jako katolik? Oczywiście należy się cieszyć, że tacy Żydzi się nawracają, że dochodzi do takich nawróceń na chrześcijaństwo, natomiast bez wątpienia, jeśli nie są to nawrócenia do Kościoła katolickiego, to nie jest to nawrócenie, które jest pełne. I bez wątpienia taki Żyd jest bliżej prawdy, jednak nie jest jeszcze w prawdzie. Dlatego trzeba się cieszyć, że zrobił jakiś krok, natomiast należy żałować, że ten krok nie był dokładnie w tą stronę, w którą powinien być. I jak najbardziej trzeba życzyć, modlić się, aby taki człowiek zrobił ten kolejny krok już w tą zupełnie właściwą stronę. Pytanie od użytkownika Michał. Szczęść Boże, proszę księdza, czy jeśli byłem bierzmowany w Nowym Rycie, to czy z punktu widzenia bractwa mój sakrament był nieważny i powinienem przyjąć ten sakrament w Starym Rycie? Otóż, aby podważyć ważność sakramentu, na przykład bierzmowania, trzeba by dowieść, że któregoś z elementów, który jest koniecznie potrzebny do ważności sakramentu, tam nie było. Czyli na przykład nie było materii, nie było użytego oleju, nie było tego namaszczenia i nałożenia rąk, czy też nie zostały wypowiedziane słowa, które są potrzebne do bierzmowania, lub też nie udzielił tego bierzmowania ani biskup, ani nawet ksiądz, to by było wtedy brak szafarza, lub też właśnie jeśli nie zostały wypowiedziane słowa, no to nie byłoby wtedy formy sakramentu, lub też jeśli można przypuszczać z jakąś dużą dozą prawdopodobieństwa, że szafarz nie miał intencji udzielenia sakramentu, wtedy należy podważyć czy poddać wątpliwość ważność tego sakramentu. Co do zasady, z automatu nie ma podstaw, żeby tak po prostu podważać teraz ważność sakramentu bierzmowania tutaj w Polsce. Jeśli by się zdarzyło, a bywały takie przypadki gdzieś tam na zachodzie Europy, że biskup mówi na kazaniu, to jest parafraza, ale jednak gdzieś tam cytat, nie pamiętam już czyj to, słyszałem wiele lat temu, ale biskup mówi na kazaniu, że teraz musicie być świadkami, jak wymienia najpierw kilku świętych, a później wymienia również Lutra i Buddę i Gandiego, no to wtedy można mieć wątpliwości, czy ten biskup faktycznie wie, co to jest sakrament bierzmowania. Jeśli by coś takiego faktycznie tam wyszło, tak, że można mieć wątpliwości, że szafarz miał intencję udzielenia sakramentu katolickiego, sakramentu bierzmowania, wtedy można by tutaj mieć wątpliwości, natomiast nie tak z automatu. Jakby nie ma podstaw też, jeśli chodzi o formę czy materię, żeby tutaj uważać, czy w Polsce sakrament bierzmowania, jeśli chodzi o materię i formę, jest udzielany w sposób, wydaje się, że bezpieczny. Pytanie od użytkownika Janek Jakisiak. Pytanie.
Czy znana jest księdzu konferencja oraz tekst arcybiskupa Carla Maria Vigano obwiniając Franciszka, jak rewolucja soboru i tak dalej, gdzie stawiane są tezy, tutaj wymienione są różne tezy. Proszę o komentarz w tej sprawie, gdyż jest to jeden z nielicznych, jak nie jedyny głos potępiający posoborowe zmiany słyszalny poza bractwem świętego Piusa X, a wypowiedziany przez arcybiskupa i byłego nuncjusza apostolskiego w USA. Całość tłumaczona na stronie i tak dalej. Zapoznałem się z tym tekstem i faktycznie jest to tekst, który moim zdaniem trafnie diagnozuje sytuację w Kościele. Podlinkuję na pewno ten tekst pod tym materiałem. Myślę, że warto się z nim zapoznać. A więc moim zdaniem jest to dosyć krótka analiza obecnej sytuacji w Kościele i na pewno bardzo trafna. A więc jest to wartościowy tekst, którym myślę, że warto się zapoznać. Jeśli miałbym się czegoś przyczepić, to przyczepiłbym się trochę zbyt dużego zejścia na sprawy polityczne. To znaczy uważam, że przeniesienie tego aspektu walki Państwa Bożego z państwem diabła, to jest taka walka na poziomie duchowym i zbyt wyraźne przeniesienie tej walki na płaszczyznę polityczną, tam konkretnie w Stanach Zjednoczonych, mówienie, że ten dobry, a ten zły, uważam, że to jest niepotrzebne, że to niepotrzebnie ściąga autorytet kapłana, tutaj konkretnie nawet arcybiskupa, na taką płaszczyznę tych rzeczy ziemskich, polityki i tego bym nie robił. Uważam, że jest to pewien zgrzyt w tym tekście, natomiast co do zasady jest to tekst, uważam, że bardzo trafiony, bardzo dobra analiza. Pytanie użytkownika Paweł Kleinschmidt. Czytając opracowanie Starego Testamentu, praktycznie w każdej księdze, co któryś rozdział są odniesienia tekst uszkodzony, różnie tłumaczony, tekst niepewny, różnie tłumaczony i tak dalej. I występuje to bardzo często. Jak mamy wierzyć, że te pisma są natchnione, skoro nie znamy ich oryginalnej wersji i są w różny sposób korygowane i na jakiej zasadzie się takie ubytki uzupełnią? To bardzo dobre i ciekawe pytanie. Otóż, natchniony jest oczywiście tekst oryginalny. My tutaj mówimy o Starym Testamencie. Jeśli chodzi o Nowy Testament, tutaj mamy bardzo dużą pewność przez dużą ilość rękopisów. Tutaj praktycznie nie ma wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o niektóre księgi Starego Testamentu, to faktycznie dużo jest miejsc, gdzie można mieć wątpliwości, czy mamy tutaj faktycznie oryginalną wersję, czy ten zapis jest, na ile ten zapis dokładnie odpowiada temu, co było. Otóż, takie wątpliwości jak najbardziej mogą się pojawić, jest to słuszne spostrzeżenie, natomiast nie powinno to w nas wzbudzać jakiejś wielkiej paniki. Dla protestantów faktycznie może być to coś strasznego, no bo gdzieś tam Słowo Boże, czy ono przypadkiem nie powinno być jakoś tam inaczej zapisane. Natomiast dla katolików nie jest to żaden problem, dlatego że katolicy mają przede wszystkim Kościół. Pamiętamy o tym, że to Kościół stworzył Pismo Święte, to Kościół interpretuje Pismo Święte i to Kościół nas naucza, jak mamy do Pana Boga zdążać. To dla nas nie jest najważniejsze, żebyśmy znali dokładnie każde słowo Pisma Świętego. Jeśli chodzi o jego przekaz, to doskonale znamy ten przekaz i nie jest on zaburzony poprzez te uszkodzenia w tekście. To są uszkodzenia na poziomie, tak czy interpretować to, czy autor tutaj miał na myśli, że chodzi faktycznie o jakieś miasto, czy może to jest jednak tam symboliczne odniesienie do czegoś. To są wątpliwości właśnie na poziomie tam interpretacyjnym, na poziomie użytych słów. Są to wątpliwości jednak stosunkowo drobne, nie mające znaczenia dla teologii Kościoła, zwłaszcza, że to jest Stary Testament, który oczywiście ma swoją doniosłość i wagę, jednak należy o tym pamiętać, że on rozkwita w Nowym Testamencie i dla nas Nowy Testament jest po prostu dużo, dużo ważniejszy. Oczywiście nie deprecjonując Starego Testamentu, jednak uszkodzenia na poziomie właśnie tutaj jakiegoś tam słowa, tutaj jakiegoś zdania nie powinny nas w żaden sposób przerażać. Mamy tą interpretację, przede wszystkim mamy Nowy Testament, dwa, Kościół wyjaśnia, trzy, te uszkodzenia nie są w takich kluczowych momentach, w taki sposób, które miałyby gdzieś tam, nie wiem, że nie wiedzielibyśmy jakiejś poważnej, mielibyśmy wątpliwości w jakiejś poważnej kwestii teologicznej, bo tutaj właśnie tekst został uszkodzony. Mamy całe Pismo Święte, które właśnie czytamy jako całość, które odczytujemy, która pozwala nam teologicznie zinterpretować
całość Bożego objawienia i pojedyncze uszkodzone zdania, nawet jeśli jest ich dużo, w kontekście Starego Testamentu przede wszystkim, nie mają jakiegoś dla nas wielkiego znaczenia, w sensie nie stanowi to żadnego problemu. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że słuchamy Kościoła Świętego, to on interpretuje Pismo Święte. Warto zwrócić tutaj uwagę, trochę się rozgadałem, ale może ten temat jest faktycznie dosyć istotny, na to, że Kościół zadeklarował, że w tłumaczeniu Wulgaty nie ma żadnego błędu przeciwko wierze. To jest pewien przywilej tego tłumaczenia Wulgaty, to znaczy łacińskiego tłumaczenia. W tym tłumaczeniu na pewno nie ma żadnych błędów. Jest ono tłumaczenie bezbłędne, jest tłumaczeniem bezbłędnym, w sensie niekoniecznie najwierniejszym oryginałowi, ale na pewno nie zakradł się tam jakiś błąd, który byłby szkodliwy w kontekście wiary, który by był w jakiś sposób przeciwko wierze. Tyle wiemy o Wulgacie i jak najbardziej jest to, jeśli ktoś zna łacinę, to jak najbardziej warto właśnie z Wulgaty korzystać. Pytanie użytkownika Biały Orzeł 19191. Mój synek 8-letni odprawia mszę. Jest zanurzony w sprawy wiary. Czasami jest to uciążliwe. Proszę o wypowiedź księdza na ten temat. Niech odprawia. A dzieci ogólnie rzecz biorąc bywają uciążliwe i nie należy im przeszkadzać w tym, co gdzieś tam jest dobre i słuszne. To znaczy, jest to dosyć częste zjawisko, że dzieci naśladują księdza. Czasami wzbudza to w nich, powiedzmy, pewne zaciekawienie. Ten ksiądz jest czymś takim tajemniczym, wychodzi w tych szatach kapłańskich, odprawia mszę świętą. Czasami wzbudza to faktycznie takie pragnienie naśladowania. Nie świadczy to o tym, że na pewno ten chłopiec zostanie księdzem, ale nie jest to nic złego i nie należy mu tego zabraniać. Użytkownik Tomasz Wicha. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kontekście cel nie uświęca środków. Proszę wyjaśnić kłamstwo, zło obiektywne, podane... przepraszam, tutaj jest jakieś zaburzenie. Albo ja źle skopiowałem, albo faktycznie tam jest źle. W każdym razie chodzi o sytuację, gdy przychodzą naziści sprawdzić, czy rodzina ukrywa Żydów. Oczywiście rodzina ukrywa Żydów, ale powiedzieli, że nie, aby ocalić ich życie z Panem Bogiem. Tutaj teologia moralna odpowiada, że w takiej sytuacji, gdy ktoś zadaje nam pytanie, na które nie oczekuje odpowiedzi, na które może się spodziewać, że zostanie oszukany, że można takie pytanie potraktować jako rodzaj pytania retorycznego. To znaczy, gdy ktoś przychodzi, właśnie weźmy ten przykład tego nazisty, który przychodzi, SS-man, i zadaje pytanie, czy ukrywacie Żydów, to pytanie jest bez sensu. To znaczy, SS-man doskonale wie, że jeśli ktoś ukrywa Żydów, to się mu nie przyzna. I ta wiedza, ta świadomość jest wystarczającym wyjaśnieniem, żeby móc powiedzieć nieprawdę. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek doskonale wie, co usłyszy. Tak samo jak, powiedzmy, 1 kwietnia, prima aprilis, to jest wytłumaczenie, dlaczego można wtedy oszukiwać. Dlaczego powiedzenie wtedy, o, słoń leci, nie jest kłamstwem. Dlatego, że wszyscy doskonale wiedzą, że tego dnia po prostu jest taki zwyczaj, że próbuje się człowieka oszukać. I ten zwyczaj może uprawomocnić, może uprawnić, może być wyjaśnieniem moralnym, dlaczego tego dnia można powiedzieć nieprawdę. Czyli człowiek ma prawo wtedy spodziewać się tego, że usłyszy informację nieprawdziwą. Podobnie, powiedzmy, pewne zwyczaje tworzyły taką sytuację, która sprawiała, że człowiek mógł się spodziewać, że usłyszy informację, która będzie nieprawdziwa, albo informację, która będzie w jakiś sposób myląca, ale doskonale wiedział to i ta wiedza sprawiała, że można było tak powiedzieć. Konkretnie chodzi o sytuację, gdy sługa otwierał drzwi, jest może już nieaktualne, ale jak najbardziej coś ilustrujące, i mówił: pana w domu nie ma. To było dopuszczalne moralne, powszechnie dopuszczalne moralnie przez teologów katolickich. Uważano, że właśnie zwyczaj sprawia, że dla człowieka to jest czytelne, że niekoniecznie pana nie ma. Oznaczało to tyle, co pana nie ma dla ciebie w domu. Jednak z uprzejmości nie mówiono tego dla ciebie, tylko mówiono: pana nie ma w domu. I zwyczaj sprawiał, że człowiek wiedział, co te słowa oznaczają. Tak samo sytuacja może sprawić, że człowiek wie, co te słowa oznaczają. Czyli sytuacja sprawia, gdy przychodzi ten SS-man, że SS-man doskonale wie,
że nie uzyska informacji. Tak, schowamy tutaj Żydów właśnie w tej piwnicy, tam proszę sprawdzić. On doskonale wie, dlatego przeważnie też nie pytał. Tak, przeważnie w takiej sytuacji po prostu wchodzili i przeszukiwali mieszkanie, bo doskonale wiedzieli, że pytanie zupełnie nie ma sensu. Ale jak najbardziej ta sytuacja byłaby usprawiedliwieniem, dlaczego można powiedzieć nieprawdę i dlaczego Kościół nie nazwie tego nawet kłamstwem. Powie, że to jest powiedzenie nieprawdy. W takiej sytuacji jest ono nie jest ono kłamstwem, dlatego że człowiek spodziewa się uzyskać taką, a nie inną odpowiedź i doskonale wie, jak to należy zinterpretować. Czyli wtedy nie nazwiemy w ogóle tego kłamstwem, dlatego że sytuacja jest wyjaśnieniem dla samego pytającego. Oczywiście nie można tego stosować w sytuacji jakiejś błahej, zupełnie niepotrzebnej. To należy tak... Ze względu na miłość, to prawdę, należy stosować taki wybieg tylko w sytuacji bardzo poważnej, kiedy naprawdę chodzi właśnie o ratowanie czyjegoś życia, kiedy człowiek, który nas o to pyta, pyta nas nieprawomocnie, to znaczy nie ma prawa tego wiedzieć, jest zbrodniarzem, który próbuje się dowiedzieć czegoś, co ma mu posłużyć do zbrodni. Czyli jest to pewne wyjście ratunkowe, które sprawia, że powiedzenie nieprawdy nie jest kłamstwem. Jednak, aby je zastosować, naprawdę warunki muszą być takie, a nie inne. To musi być bardzo poważna sprawa. Ten człowiek, który pyta, nie może mieć prawa się dowiedzieć, domagać się od nas tej informacji. No i właśnie musi się spodziewać, że człowiek, któremu zadaje pytanie, po prostu nie odpowie mu. Nie odpowie, nie poda mu prawdy, bo okoliczności są takie, a nie inne. Pytanie od użytkownika Kazimierz Piekarski. Czcigodny księże Szymonie, uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii dzieci nienarodzonych i limbusu. Czy Kościół definitywnie orzekł, co dzieje się z takimi duszami, jeśli osoba, która nie została ochrzczona i jest przedstawicielem np. jakiejś religii pogańskiej, może potencjalnie się zbawić, to dlaczego dusze dzieci nienarodzonych nie miałyby trafić do nieba? Czy limbus to stan wieczny, który będzie trwał również po sądzie ostatecznym? A więc ta nauka nie została nigdy zdefiniowana. Jest to powszechne nauczanie Kościoła. Czy było to powszechnie przyjęte nauczanie Kościoła przez teologów aż do czasów współczesnych, kiedy to w czasach współczesnych pojawiły się już pewne wątpliwości, pewne zarzuty ze strony współczesnych teologów, ale to raczej ze względu na naturalizm się pojawiły te zarzuty, czyli zniwelowanie nadprzyrodzoności naszego powołania sprawiło, że ludzie stwierdzili, teolodzy stwierdzili, że wszyscy powinni pójść do nieba. Ale to jest niewłaściwe założenie. A więc człowiek, nasze powołanie jest nadprzyrodzone, więc człowiek nie dostanie się tam o własnych siłach. Człowiek potrzebuje łaski. No i teraz tą łaskę, aby ją otrzymać, musimy mieć to pragnienie zjednoczenia z Panem Bogiem, żal doskonały za nasze grzechy. W ten sposób człowiek, który nie poznał religii katolickiej, może zostać zbawiony przez żal doskonały, poprzez pragnienie poznania Pana Boga i służenia Mu tak, jak będzie potrafił. Taki człowiek faktycznie może dostąpić łaski uświęcającej bez sakramentu chrztu świętego. Natomiast dziecko, które nie doszło do używania rozumu, no nie jest w stanie samo żałować za swoje grzechy i chcieć dostąpić zbawienia. Takie dziecko zostanie ochrzczone, jest to pewien dar, dodatkowy dar, który otrzymaliśmy. Możemy sprawić, że takie dziecko uzyska łaskę uświęcającą ze względu na wiarę rodziców, którzy deklarują, że tak, wychowamy to dziecko po katolicku. My deklarujemy, że przekażemy temu dziecku wiarę, że ono tą wiarę otrzyma, że będziemy się starali, aby ono tą wiarą żyło. Takie dziecko może uzyskać łaskę uświęcającą i wtedy może pójść do nieba. Natomiast dziecko, które nie doszło do używania rozumu, nie otrzymało sakramentu chrztu świętego, nie jest w stanie łaski uświęcającej. Pan Bóg może udzielić takiemu dziecku łaski uświęcającej, ale my nic na ten temat nie wiemy. Jakby nie mamy żadnej informacji, która w objawieniu, która by wskazywała na to, że Pan Bóg takiemu dziecku udziela łaski. Istnieją teorie, że na przykład, które rodzice chcieli ochrzcić dziecko i faktycznie chcieli, starali się, ale z jakiegoś powodu się nie udało właśnie, bo dziecko umarło jeszcze w łonie matki, czy umarło po prostu przed chrztem, a nie było tam żadnego zaniedbania. Jak najbardziej jest możliwe, że Pan Bóg ze względu na wiarę i pragnienie rodziców udzieli temu dziecku łaski, to jest możliwe, ale nie mamy na ten temat żadnej informacji, nie mamy absolutnie żadnej pewności. Dlatego to rozwiązanie, które nazywamy limbusem, jest rozwiązaniem, które wydaje się być najpewniejsze. I nie przez przypadek było ono powszechnie przyjętą teorią przez katolickich teologów przed Soborem Watykańskim II. Czyli stan, który nazywamy limbusem, jest stanem
naturalnej szczęśliwości, gdzie człowiek osiąga swój naturalny cel, ale nie jest to to nadprzyrodzone uczestnictwo w boskiej naturze. Nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało, ale jest to stan wieczny, to znaczy nie, który będzie trwał wieczność. Człowiek mógłby teoretycznie, moglibyśmy być tylko do niego powołani, teoretycznie moglibyśmy nie zostać nigdy powołani do nieba, do szczęśliwości Trójcy Przenajświętszej i żyć tylko właśnie z celem, naturalnym celem, czyli z czymś w rodzaju limbusa. Byłoby to troszeczkę co innego, bo dusze w limbusie wiedzą o tym, o nadprzyrodzonym powołaniu i to jakby sprawia, że sytuacja jest inna. Tak? Wiedzą, że ludzkie zostało, że zasadniczo zostali powołani do tego nadprzyrodzonego powołania, ale ze względu na okoliczności nie mieli możliwości do niego dostąpić. Wiedzą, że osiągnęli tylko swój stan naturalnej szczęśliwości, co nie jest tym samym. I to sprawia, jakby, że to jest troszeczkę co innego, ale co do zasady, jakby nasz stan, nasz cel mógłby być tylko naturalny, właśnie taki jak w limbusie, tylko naturalne życie bez cierpienia, z naturalnym poznaniem Pana Boga, a bez tego szczęścia, nadprzyrodzonego szczęścia, którym raduje się sama Trójca Przenajświętsza. Pytanie od użytkownika Johann Bridge. Czy apostołowie mieli żony i czy je porzucili, aby podążyć za Jezusem? Większość apostołów miała żony. Zakłada się, że tylko święty Jan, apostoł, nie miał żony. Nie porzucić w sensie takim, że no to teraz już nas nie obchodzicie. Według tradycji apostołowie żyli ze swoimi żonami jak brat z siostrą, to znaczy zachowywali czystość. Mamy świadectwa tradycji, które mówią o tym, że często tak praktykowano, że ci księża, którzy byli już żonatymi mężczyznami, którzy zostali wyświęcani na księży czy biskupów, zobowiązywali się do życia w czystości. Wszystko na to wskazuje, że była to tradycja również apostolska, natomiast nie oznacza to, że teraz już właśnie w ogóle mnie nie obchodzisz, bo w tym społeczeństwie to mogłoby w ogóle oznaczać wyrok śmierci dla takiej kobiety, która została w ten sposób zostawiona, to zależnie od sytuacji rodzinnej. Także bez wątpienia nie oznacza to, że oni stwierdzili, no to już was nie znamy, tak? Tylko oznaczało to, że zrezygnowali powiedzmy ze swoich praw małżeńskich. Pytanie od użytkownika Mały Kwiatuszek. Jak wygląda procedura prania bielizny kielichowej w waszym bractwie? Kto to robi? Jak długo się ją namacza? I tak dalej. Bardzo mnie to interesuje, jest to dla mnie ważne, a informacje, jakie znalazłem, są sprzeczne. A więc tradycyjnie bieliznę kielichową pierze przynajmniej subdiakon. No, w praktyce no, nie mamy na co dzień subdiakonów, także piorą ją księża. Jest ona prana w trzech wodach, to znaczy ta bielizna kielichowa, która ma bezpośredni kontakt z Najświętszym Sakramentem, jest prana w trzech wodach. Niekoniecznie musi być jakoś długo namaczana, to znaczy po prostu w każdej z tych trzech wód zostaje ona umyta. Te wody trafiają do sakrarium, to znaczy nie są gdzieś tam po prostu wylane, tylko do sakrarium, do takiego specjalnego miejsca, do którego wylewa się właśnie wszystko, co ma jakiś związek z rzeczami świętymi. Pytanie od użytkownika Robert Morawski. Co zrobić na wypadek ewentualnej ekskomuniki? Pozostać przy bractwie czy dochować wierności papieżowi? A więc zasada jest ogólna, czyli jeśli ktokolwiek, bractwo czy nie bractwo, ktokolwiek zostanie ekskomunikowany za jakąś zbrodnię, za herezję, za cokolwiek, co jest sprzeczne z wiarą lub moralnością, no to oczywiście należy się od takiego człowieka zdystansować. Jeśli ktoś zostanie ekskomunikowany dlatego, że broni prawdziwej wiary, to należy takiego człowieka wspierać, niezależnie od tego, kto to jest. Pytanie od użytkownika Michael Ork. Co myśli ksiądz o zgromadzeniach kapłańskich i zakonnych, które sprawują sakramenty, w tym najświętszą ofiarę w tradycyjnym rycie rzymskim, jak i w NOM, które sprawują atorientem po łacinie z kanonem i chorałem gregoriańskim, dla przykładu oratorianie św. Filipa Neri. Czy uważa ksiądz, że sprawowanie NOM w taki sposób jest dobre do zapoznania wiernych z tradycją katolicką, odkrycie tradycyjnej mszy i pogłębienia ich pobożności? Czy może jest to szkodliwe mieszanie dwóch form, które próbuje załagodzić złe skutki reformy liturgicznej? Mam pytanie, które wymagałoby bardzo długiej odpowiedzi. Nie wiem, czy wystarczy mi teraz sił, żeby bardzo obficie na ten temat odpowiadać. Spróbuję. A więc, oczywiście, gdy ksiądz po prostu odprawia nową mszę i zaczyna starać się o to, żeby ona wyglądała jak najgodniej, to jest to godne pochwały, jak najbardziej dobre i chciałbym, żeby wszyscy tak robili.
żeby podkreślać ofiarny charakter mszy świętej, podkreślać tajemniczość tego, co się tutaj dzieje, podkreślać, że jest to wielka tajemnica naszej wiary. Jak najbardziej jest to słuszne. Natomiast osoby, które już znają starą mszę, kapłani, którzy już znają starą mszę i którzy znają starą teologię i którzy wiedzą, jaki wpływ miała reforma liturgiczna na wiarę wiernych, dla takiego kapłana ja się obawiam, że jakby dla niego odprawianie nowej mszy to może być współudział w niszczeniu Kościoła. Człowiek, który zrozumiał, ja osobiście jestem przekonany, że nowa msza jest straszliwie szkodliwa dla wiary wiernych, że była to ta decyzja o reformie liturgicznej, przeprowadzenie jej w ten sposób, było jedną z największych tragedii w historii Kościoła. I ja teraz jako katolicki kapłan wolałbym umrzeć, niż odprawić nową mszę. Uważam, że to jest grzech ciężki w moim konkretnie przypadku, dlatego że uważam, że w ten sposób podpisałbym się pod tą katastrofą, która się wydarzyła. Po prostu, no, jakby, tak jak wspomniałem, bez wątpienia wielu kapłanów po prostu tak stara się odprawiać właśnie nową mszę jakoś tam pobożnie i stara się zachować w tym wszystkim wiarę i dobrze, tak? I życzę, żeby tacy kapłani powoli zbliżali się do tradycji. Natomiast widząc, czym faktycznie nowa msza jest, że okazała się ona jedną z największych tragedii w historii Kościoła, że niszczy ona wiarę wiernych, uważam, że człowiek, który to rozumie, kapłan, który to rozumie, nie może odprawić nowej mszy, bowiem jest to podpisanie się pod tym tą decyzją, pod tym czynem, który zniszczył wiarę wiernych w Europie Zachodniej, niszczy wiarę wiernych również w Polsce. A więc jeśli człowiek w ten sposób zdąża powoli, jakby stara się poprawić celebrację liturgiczną, uczynić ją bardziej katolicką, to dobrze. A jeśli człowiek już rozumie, czym jest liturgia i rozumie, jak wielką tragedią jest nowa msza i rozumie, jak wielką tragedią jest modernizm i tak dalej, taki człowiek, taki kapłan uważam, że nie może odprawić nowej mszy. Pytanie od użytkownika Piotr Kowalczyk. Czy tradycyjny polski katolicyzm, to znaczy pobożność liturgiczna w postaci niedzielnej mszy świętej, podczas której jedni mówili cicho różaniec, a gmin zawodził po kilkanaście zwrotek pieśni, to zjawisko niekorzystne dla zbawienia dusz. Czy ruch liturgiczny, jaki się narodził u inteligencji, był pożądany ze względu na dobro Kościoła, nie szpory ludowe, litanie, publiczne procesje, to wszystko wydaje się pięknem, utraconym bezpowrotnie, a było tradycją. Czy była to dobra tradycja, czy coś, co należało zmienić, na przykład dać więcej gregoriany, chorału gregoriańskiego, rozumiem, czy jako ludzie możemy w ogóle to ocenić? Jest to bez wątpienia trudne do ocenienia, to znaczy tradycje liturgiczne jak najbardziej należy szanować, również te tradycje quasi-liturgiczne, czyli te tradycje ludowe, które gdzieś tam narosły wokół liturgii, jak najbardziej takie rzeczy należy szanować i nie wolno takich rzeczy po prostu ciąć o tak, bo mi się coś tam nie podoba. Bez wątpienia właśnie litanie, procesje i tak dalej. To są rzeczy, które powinny były zostać zachowane i ich zniszczenie jest bez wątpienia poważną stratą. Czy taka tradycyjna, powiedzmy, nie wiem, XIX-wieczna praktyka liturgiczna, która mogła wyglądać też różnie od miejsca do miejsca, czy ona była dobra, czy była zła, miała swoje na pewno wady i zalety. To znaczy docelowo w liturgii należy brać udział. Nie oznacza to, że należy w niej jak najwięcej gadać i rozumieć każde słowo. Nie. Bierzemy udział w liturgii, łącząc się duchowo z tym, co się dzieje. I śpiewanie pieśni, które były dostosowane do tego, do czynu liturgicznego, których zwrotki dopasowywały się, bo takie mieliśmy pieśni, do tego, co się dzieje w trakcie mszy świętej, jak najbardziej mogły w tym pomóc. A być może czasami to nie pomagało, być może czasami to szkodziło, ale co do zasady nie potępiałby takiego środka, to znaczy tego, że ludzie śpiewają cały czas pieśni. Jeśli te pieśni były faktycznie dostosowane do liturgii, to myślę, że była to rzecz, która mogła fajnie działać. Jak najbardziej ten ruch liturgiczny z XIX wieku, który chciał przybliżyć ludziom teksty liturgiczne, to jest słuszny ruch i znowu, nie należałoby tego robić na siłę, także teraz zabraniamy śpiewać pieśni, musicie szalik do rąk i czytamy, ale jak najbardziej taka próba wprowadzenia tego zrozumienia, większego zrozumienia do liturgii jest jak najbardziej słuszna i bez wątpienia u swoich podstaw ten ruch liturgiczny w XIX wieku był rzeczą bardzo, bardzo słuszną, ale nic na siłę. Wszystko na spokojnie, organicznie powinno to być przeprowadzone. To już wszystkie pytania
tym razem będą jeszcze kolejne, tak jak zapowiedziałem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.